Proszę Państwa, precyzyjne nawadnianie jabłoni i gruszy, oczywiście hasło jabłoni i gruszy jest ważne, bo to jest dla sadowników, ale wiele elementów, o których tu dzisiaj będę mówił, jest związane generalnie z nawadnianiem. Ja teraz zobaczę, czy to się, czy przełączają się i jak się przełączają, bo tu mi koleżanka nie powiedziała, już sam sobie poradziłem. Wiem jedno, że nie ma animacji, ale damy radę. Szanowni Państwo, susza. My w Instytucie suszą zajmujemy się od zawsze. Ja od 35 lat zajmuję się nawadnianiem. Niestety lata lecą i nie byłem w ogóle zdziwiony, że susze w Polsce występują i że są bardzo często. A tu mamy przykład, że są coraz częściej, to rok 15, 18, 19. W roku bieżącym już w marcu ogłoszono, że będzie susza stulecia. No, byliśmy trochę zdziwieni, wszyscy, którzy zajmują się nawadnianiem, wiedzą, że nawet jak wiosną jest powódź, to jesienią może być susza i odwrotnie, więc no, ale jak ogłoszono, że to będzie najbardziej suchy rok w stuleciu, to się okazało, że nic z tego nie wyszło i dobrze, i tylko w niektórych rejonach okazał się rokiem z niedoborem opadów. Proszę sobie wyobrazić, to jest klimatyczny bilans wodny przez Jung opracowywany i podawany na stronach Jungu. I mamy tutaj klimatyczny bilans wodny za okres od 1 czerwca do 31 lipca roku 2019. Proszę sobie wyobrazić, jaka była susza, jak straszna, niedobory. Tutaj Wielkopolska, Lubuskie, to dochodziły do 279 mm. To 1 mm to litr na metr kwadrat. 1 mm to 10 metrów sześciennych wody na hektar. Proszę Państwa, tak było. I ten rok 2019 w wielu rejonach był jeszcze gorszy niż 2015, ponieważ no, niedobory były straszne. Tragedia dla wielu rolników, oczywiście roślin jagodowych bez nawadniania to już nie było sensu uprawiać, sady cierpiały. A jaki mamy klimat, to proszę zwrócić uwagę, za ten sam okres klimatyczny bilans wodny, ale roku bieżącego. I tutaj niedobory są symboliczne, bo te niedobory do 80 mm to są tylko niedoborami wyznaczonymi z modeli, ale nie uwzględniają zasobów wody glebowej, więc tylko część zachodniopomorskiego i oczywiście w niektórych rejonach Wielkopolski częściowo była susza. Proszę Państwa, ale nie ma się co cieszyć, że się klimat teraz zmienił i będzie bardziej mokro, bo generalnie mamy problem z tym, że nam obserwujemy, wszyscy to widzą, wzrost średniej temperatury powietrza. I to we wszystkich miesiącach, no teraz mamy połowę listopada, już 18, śniegu nie widzieliśmy, no nie dziwne, do 18 listopada to nie dziwne, ale ja w zeszłym roku nie widziałem, w Skierniewicach, jeden dzień, kilka godzin padał śnieg. To nie jest normalne, więc na pewno susze będą. A czy będzie mniej padać? Raczej nie. Wszystkie modele, które przeglądaliśmy, które są opublikowane, wykazują, że u nas nie będzie mniej padać, tylko mamy większe potrzeby wodne i jeszcze ten układ opadów też się rozkłada niekorzystnie, jeśli chodzi o okres wegetacji. Ale to jest powód, dlaczego powinniśmy oszczędzać wodę, ponieważ, proszę Państwa, no, tutaj mamy firmę, instytucję właściwie w Polsce, która przydziela pozwolenia wodnoprawne, to są Wody Polskie i generalnie Wody Polskie niezbyt chętnie będą udzielały pozwoleń i udzielają na pobieranie wody z głębinówki. Najlepiej by było pobierać wody powierzchniowej, ale my tej wody mamy coraz mniej i gdybyśmy chcieli rozszerzać produkcję, bo jeżeli opłacalność będzie z hektara spadać, no to w wielu gospodarstwach, które są, powiem kolokwialnie, usprzętowione, no jedyny sposób to zwiększenie intensywności produkcji i zwiększenie powierzchni produkcji. I wtedy się okaże, że jak na dzisiaj nam starczało tej wody, to jutro może brakować. Proszę Państwa,
I teraz, co jest problemem? To jest oszczędność wody, optymalizacja nawadniania, precyzja nawadniania. Prowadziliśmy taką ankietę i pytaliśmy sadowników, 982 osoby, proszę Państwa, to jest potężna robota, o kryteria nawadniania roślin sadowniczych. Wśród tych 982 respondentów połowa miała systemy nawodnieniowe i to jest, czyli to są odpowiedzi około 500 ogrodników, sadowników i 81% podało, że nawadnia na oko. To w XXI wieku jest dziwne. Proszę Państwa, wilgotność gleby mierzy 22%, czy to wilgotność, czy to potencjał wodny, bo to czy miernik jakiś i tutaj, co jest nie dziwne wcale, 2% na procent deklaruje tylko, że ma jakikolwiek miernik, 20%, że ma tensjometr, deklaruje, że ma, nie znaczy, że używa. Proszę Państwa, tensjometr jest znacznie tańszy od miernika, ale ma pewne ograniczenia, ma pewne plusy, o tym też porozmawiamy, więc to też nie wygląda dobrze. I sprawa taka, która też stawia nas, jeśli chodzi o nawodnienie, daleko, daleko w tyle Europy, to automatyka, deklarowana jest stosowanie automatyki w 19% gospodarstw, które mają systemy nawodnieniowe. Proszę Państwa, teraz, kiedy brak rąk do pracy, kiedy godzina pracy kosztuje znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu, naprawdę automatyzacja, wprowadzenie automatyki sterowania nawadnianiem może rozwiązać, może nie rozwiązać nam tego problemu, ale może nam pomóc w przynajmniej lepszym zarządzaniu pracą. Mówimy o oszczędzaniu wody i mamy taki problem, że oczywiście dużo leży po naszej stronie, po stronie użytkownika systemów nawodnieniowych, czyli automatyka, wiarygodne kryteria, ale proszę Państwa, chciałem pokazać tylko taki obrazek, który mówi o efektywności wykorzystania wody przez rośliny i tutaj na to nie mamy wpływu, to jest fizjologia. Proszę Państwa, to jest na 1 litr wytranspirowanej wody, pobranej wody właściwie, przepraszam, to jest zaledwie wbudowane w roślinę średnio jest 10 gramów. To jest bardzo, bardzo mało. Możecie Państwo w to wierzyć lub nie wierzyć. Podam przykład, kiedy mamy doświadczenie nad nawadnianiem gali szczepionej na podkładce M9, drugi rok uprawy, suchy rok, zastosowaliśmy aż 85,5 mm wody w sezonie, czyli 855 metrów sześciennych na hektar, zwyżka plonu oczywiście imponująca, 5 przeszło ton, samej zwyżki plonu, gdybyśmy te owoce sprzedali w przyzwoitych cenach, system nawodnieniowy, cała instalacja nawierzchniowa i tak dalej, zwraca nam się w jednym sezonie, ale proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na tą liczbę, 164 litry na kilogram zwyżki plonu, średnio. Średnie analizy danych naszych i literaturowych z kraju podają nam, że średnio na kilogram wyprodukowanych jabłek przypada średnio dla kraju 200 litrów wody. Można powiedzieć szaleństwo, ale w tym szaleństwie jest niestety prawda, czyli my musimy oszczędzać, jeśli chodzi o technologię stosowania nawadniania i technikę, ale rośliny na wyprodukowanie kilograma plonu potrzebują niestety bardzo dużo wody. Mówię niestety, bo tej wody może nam brakować. I proszę Państwa, pierwsze, co jest dla nas ważne, pierwsze, o czym powinniśmy pamiętać, to jest własna instalacja, oszczędność tej instalacji, oszczędność wody. Tu mamy przykład takiego niewinnego przecieku, którego nikt nie chciał naprawić. Proszę Państwa, to leci na godzinę po, jakbym tak to oszacował, no przeszło z takiego jednego, powiem, przepraszam, kolokwialnie w cudzysłowie, siurka, co najmniej 10 litrów na godzinę. To tak mamy 3, czyli gdybyśmy tylko tak oszacowali 30 litrów na godzinę, i to tak leci i leci i leci
i nie powinno lecieć. Tak jest w wielu gospodarstwach, bo nie mamy czasu, bo jesteśmy zarobieni, a już na tym etapie można oszczędzać wodę. I będzie też ciekawy wykład, na który czekam, poświęcony uzyskiwaniu środków finansowych na nawodnienia. Proszę Państwa, te środki finansowe można uzyskać dzięki oszczędności użyciu wody, między innymi na uszczelnienie tego rodzaju przecieków, ale mamy inne sytuacje. Szukamy najtańszych rozwiązań, co jest zrozumiałe, ale w tym oszczędzaniu i powinniśmy jednak mieć zdrowy rozsądek. Proszę Państwa, tak wyglądała bardzo tania złączka, robiona z jakiegoś tworzywa, z recyklingu, po jednym sezonie. No oczywiście to pęka, to są przecieki, ale co jest najgorsze, wiosną, kiedy potrzebna nam jest ta woda, no mamy awarię. A tutaj jest, w tym przypadku akurat w truskawce, stosowanie zbyt cienkich taśm kroplujących, gdzie nasze gawrony postanowiły się napić, a potem wykąpać, bo bardzo fajnie ptaki korzystały z tej wody, ale zanim żeśmy się zorientowali, że cała instalacja jest już podziurawiona, upłynęło trochę czasu. Mamy inny przykład. Proszę Państwa, leci sobie trochę wody. Można powiedzieć, no leci, to trudno. Ale proszę zwrócić uwagę, jak to wygląda w konsekwencji. To jest studzienka głębokości 2 metrów. Ona jest pełna, z tej studzienki wylewa się woda i to tak leci. Czyli uczulam Państwa, jeśli chodzi o oszczędzanie wody już na etapie transportu, gromadzenia, przesyłu, to jest bardzo ważna rzecz. Mamy też, niestety, nie ma tu animacji, więc ja taką mam uwagę, że Państwo powinni w Minikowie zobaczyć, czy nie da się jakiegoś innego programu korzystać, bo w tej chwili nie widzimy, co jest na tym zdjęciu. Na tym zdjęciu jest deszczownia bębnowa. Proszę zwrócić uwagę, tu jest system nawodnieniowy, kroplowy. Jeden z decydentów postanowił lepiej nawodnić. Po prostu nie wierzy w system kroplowy, ale to już zostawmy człowieka. Nie dotknął, to nie wierzy. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest efektywność zużycia wody. To są młode drzewka w pierwszym roku po posadzeniu, gdzie tutaj ta woda jest zamiast w pobliżu systemu korzeniowego, to jest w międzyrzędziu, a wystarczyło poświęcić niestety trochę czasu, jeżeli nie ma systemu nawodnieniowego, tutaj był, wystarczyło po prostu podlać. Nie nawodnić, jeżeli nie mamy, nieważny jest system nawodnieniowy w pierwszym etapie po posadzeniu, ważne jest, żeby drzewa miały wodę, żeby mogły z niej korzystać, żeby mogły się dobrze ukorzenić. Przejdźmy do tego, co my w Instytucie robimy. Właśnie w tym roku kończymy program wieloletni na lata 2015-2020. Nie wiem, czy będziemy mieli następny, zresztą nikt nie wie, ale ważne to, co nam się na dzisiaj udało zrobić. Proszę Państwa, opracowaliśmy w ramach naszego zadania stronę internetową, o której wielokrotnie już mówiłem, ale ciągle będę przypominał, bo okazało się, że ta strona jest tak rozbudowana, że potem zaczęliśmy już robić w ramach programu wieloletniego szkolenia z użytkowania tej strony, ponieważ no powiem szczerze, że nieraz niektórych przeraża, a to jest według mnie proste i bardzo użyteczne narzędzie dla wszystkich, dla Państwa ogrodników, dla doradców. Ja tu chciałem też powiedzieć, pan dyrektor nie podkreślił, w każdym z ODR-ów jest przygotowany i szkolony pracownik zajmujący się doradztwem do spraw wody. Proszę Państwa, to wielkie posunięcie ministerstwa. Naprawdę, żeśmy po tylu latach, myśmy w moim instytucie wielokrotnie o tym mówili, że trzeba na to zwrócić uwagę i okazało się, że można i w ODR-ach są fachowcy, którzy się szkolą i będą szkolić. Będą oczywiście współpracowali z tymi lokalnymi partnerstwami wodnymi, ale będą szczególnie do Państwa dyspozycji. Więc to jest narzędzie między innymi dla tego typu doradców, którzy oczywiście mają jeszcze inne obowiązki. To jest, jak się domyślam, praca dodatkowa, ale bardzo ważna. Proszę Państwa,
Tutaj macie Państwo wiele zakładek. Artykuły, gdzie jest przeszło 600 tekstów poświęconych nawadnianiu, gdzie można je sobie ściągnąć w PDF-ie. Macie Państwo wykłady i filmy, metodyki szacowania potrzeb wodnych, troszeczkę opisów sympozjów naukowych. Proszę Państwa, co jest ciekawe na Waszym właśnie terenie, że to pracownicy z Bydgoskiego Uniwersytetu, z Bydgoskiego, przepraszam się teraz, zagubiłem, to jest dawniej Akademia Techniczno-Rolnicza, teraz zdaje się, że Uniwersytet, przepraszam, ale stres też mnie złapał, to pracownicy właśnie waszej lokalnej bydgoskiej uczelni organizują, są głównymi organizatorami konferencji nawodnieniowych, które odbywają się, mam nadzieję, że w przyszłym roku się odbędą, w Pleniu, wiele lat w Pleniu, a ostatnio w Fojutowie. To u was także, mam nadzieję, że w Minikowie, jak będziemy robili przyszłą konferencję, planujemy, już rozmawiałem o tym z dyrektorem Zarudzkim, że planujemy zrobić między innymi takie warsztaty dla rolników z waszego terenu nawodnieniowe. Zobaczymy, co się uda, no, czy nam sytuacja epidemiczna pozwoli. Proszę Państwa, co jest na tej stronie takiego niezwykłego? Różnego rodzaju kalkulatory, między innymi do szacowania ewapotranspiracji, do szacowania równomierności nawadniania, jeżeli ktoś ma instalację i wątpi, czy została wykonana prawidłowo, do charakterystyki wypływów różnych systemów nawodnieniowych, do szacowania potrzeb wodnych roślin sadowniczych, warzywniczych, ozdobnych. Całkiem możliwe, że gdybyśmy dostali następny wieloletni, albo gdyby było finansowanie z innego źródła, ale też słyszałem, rozmawialiśmy w CDR-ze, że możliwe, że będzie robiona jakaś platforma doradcza, wtedy byśmy rozszerzyli to jeszcze o rolnictwo. Proszę Państwa, jak skorzystać, żeby precyzyjnie nawadniać? Pierwsza sprawa, o której Państwo musicie wiedzieć i musicie wykonać trzy, ja to nazwałem kroki. Po pierwsze, ustalić maksymalną jednorazową dawkę wody. My mówimy teraz o jabłoniach i gruszach, więc tu w większości przypadków nawadniamy kroplowo. I taki kalkulator Państwo znajdziecie. Ja pokażę, jak go się obsługuje. Dalej, albo macie wodomierz, oczywiście powinniście mieć wodomierz, bo wymaga do tego prawo, ale nie znaczy, że na każdej kwaterze, ale powinniście przynajmniej wiedzieć, oszacować, jaki jest wypływ wody na kwaterę i ostatnie stosować wiarygodne kryteria nawadniania. Kiedy wejdziecie Państwo w zakładkę gleba i zasięg zwilżania, możecie tam oszacować rozchodzenie się wody w glebie w zależności od wydatku kroplownika i od rodzaju tej gleby. I mamy tu przykład, niestety animacja nie działa, więc macie już Państwo finał i tylko jeden z przykładów. Kiedy wprowadzicie rodzaj gleby, jej szacowaną wilgotność, ona jest przesuszona bardzo czy nie, wydatek emitera i czas nawadniania, otrzymacie Państwo symulację, taką wizualizację, jak ta woda głęboko rozchodzi się w glebie. Tu chodzi o najważniejszą rzecz, żeby pojedyncza dawka nawadniania w tych sadach nie była większa niż potrzeba. Szacujemy, wiemy jako ogrodnicy, na jakiej głębokości jest system korzeniowy naszych roślin, czy to są drzewa posadzone w tym roku, czy to są drzewa powiedzmy pięcioletnie, na jakiej podkładce i proszę Państwa, i stosujemy dawki nie większe niż zasięg tej aktywnej części tego systemu korzeniowego, więc nawet na jabłoniach bardzo silnie rosnących nigdy by to nie było głębiej niż 40 centymetrów, a szczepione na podkładkach karłowych jabłonie, no to 30 absolutnie dostatecznie. Proszę Państwa, następna sprawa to oszacowanie, jeżeli nie możemy zmierzyć, oszacowanie wydatku wody na kwaterę. My nawadniamy, ja to często się śmieję, nawadniamy czasem. Wszyscy tak robimy, to nie tylko, że ja śmieję się, że ktoś tak operuje. My nawadniamy czasem. Otwórz zawór na godzinę, na dwie, na półtora, na trzy godziny. Oprócz tego robimy to ręcznie i zazwyczaj zapominamy zamknąć. Bardzo często się to zdarza. Ale proszę Państwa, sterowniki nawodnieniowe w większości przypadków też operują czasem. My powinniśmy skorelować czas z ilością zastosowanej wody. Kiedy Państwo weźmiecie
Kolejny kalkulator, systemy nawodnieniowe. Oczywiście jest to tak samo dla deszczowni, czyli rolnicy z tego mogą korzystać. Nie tylko oczywiście rolnicy, producenci warzyw w sadach też. W niektórych przypadkach deszczujemy nie tylko dla ochrony przed przymrozkami, ale jak ktoś ma taką instalację, to jej stosują do nawadniania, póki ma wodę i bardzo dobrze. Proszę Państwa, wybieram tu systemy kroplowe. Jest tu kilka pytań. Rozstawa między rzędami, roślinami, długość rzędu, liczba rzędów na kwaterze tej nawadnianej z jednego zaworu, rozstawa emiterów, wydatki emiterów. Mamy jedną czy dwie linie kroplujące, na przykład w czereśniach polecamy dwie linie, w borówkach polecamy dwie linie. Bardzo szybko możemy sobie obliczyć, że na podstawie tych danych po jednym kliknięciu jedna sekunda i my już wiemy, że to jest powierzchnia 0,7 hektara, ile jest drzew na kwaterze. Zawsze jest też podane na hektar, bo gdyby się ktoś pomylił, to od razu widać, że jest to niemożliwe, na przykład 30 tysięcy drzew na hektarze, albo że tylko 300 drzew na hektarze, więc od razu widać pomyłki. Proszę Państwa, i mamy najważniejsze rzeczy. 7 metrów sześciennych na godzinę na kwaterę, a też ciekawa sprawa, 4,2 litra wody dostanie każda roślina, kiedy otworzymy zawór na godzinę. Ale proszę Państwa, mamy do wyboru oczywiście pod spodem różnego rodzaju już kalkulatory, kiedy tą instalację chcemy spytać w tym wypadku, ile na przykład czasu powinniśmy nawadniać, kiedy chcemy podać określoną ilość wody na roślinę albo wody na kroplownik. I wtedy tam mieliśmy zasięg przy 30 kilku centymetrach, że trzeba było podać 10,5 litra na kroplownik. Proszę Państwa, kiedy wprowadziłem 10,5 litra, to dowiedziałem się, że 5 godzin oczywiście instalacja może pracować, ale to jest dawka 21 litrów na roślinę i to jest dawka 5 mm na dzień. Kiedy byśmy sobie oszacowali potrzeby wodne, to byśmy sprawdzili, czy jednorazowa dawka tego 5-godzinnego nawadniania, które nam nie zwilży gleby poniżej tych 30 kilku centymetrów, na ile nam starcza? Możemy to zrobić przy pomocy następnego kalkulatora. Tutaj trochę teorii, żeby potrzeby wodne roślin wyznaczyć, trzeba znać ewapotranspirację, która odpowiada, właściwie opisuje proces parowania z łanu trawy. Na podstawie danych meteorologicznych to liczymy. Jeżeli mamy te dane o ewapotranspiracji, musimy odnieść to do potrzeb wodnych jabłoni czy gruszy, które są zmienne w trakcie wegetacji i opisuje to współczynnik roślinny K. No i jeszcze musimy uwzględnić wielkość drzew. Proszę Państwa, to jest teoria, tak to się liczy. Tego rodzaju obliczenia możecie wykonać ręcznie. Opisane jest to w ulotkach i broszurach, które mamy zamieszczone na naszej stronie, ale możecie Państwo to zrobić bardzo szybko przy pomocy kalkulatora. Ewapotranspirację liczycie którym z tych modeli. Ja wziąłem tutaj najprostszy temperaturowy. Możecie odczytać ze stacji Meteo. Więc liczymy ewapotranspirację modelem temperaturowym, wprowadzając tylko datę i wprowadzając temperaturę średnią lub maksymalną i minimalną, wyznaczamy tą ewapotranspirację, w tym przypadku 3,23 mm, czyli 32 m,3 litrów na hektar na dzień. Proszę Państwa, potem mamy kalkulator potrzeby wodne, wybieramy, jeśli chodzi o gatunek, jabłoń, grusze lub wiele innych gatunków też tu zrobiliśmy, wprowadzamy dane o ewapotranspiracji, wprowadzamy te dane o naszej instalacji, w tym przypadku kroplowej, i wyznaczamy potrzeby wodne. Te potrzeby wodne to jest nic innego w tym przypadku jak 5,47 litra na kroplownik, czyli jeżeli mogliśmy podać, nawadniać 5 godzin, a ta dzienna dawka równoważona jest przez nawadnianie 2,5 godziny bez 2 minut, to znaczy, że jeżeli byśmy nawadniali co drugi dzień 5 godzin, to byśmy mogli
utrzymywać przy tych potrzebach wodnych glebę na optymalnym poziomie. Proszę Państwa, to są założenia oczywiście teoretyczne i wykorzystujemy tutaj teorię do tego, żeby przybliżyć się do tej precyzyjnej dawki. My tak nawadniamy w instytucie, kontrolując jeszcze wilgotność gleby i wprowadzając pewne korekty, bo tutaj nie mamy uwzględnienia efektywności opadów, nie mamy uwzględnienia oczywiście podsiąkania, ale proszę Państwa, jesteśmy w XXI wieku, a chciałem Państwu pokazać instalacje, tutaj też animacyjnie, chciałem to na końcu zadać pytanie, teraz nie mogę, nie mam z Państwem bezpośredniego kontaktu, ale z którego roku jest ta ulotka? 74 roku ulotka, która nam prezentuje instalację, która jest wyposażona w dozownik nawozów do fertygacji, o której tutaj dzisiaj będziemy rozmawiali i sterownik czasowy z automatycznym tensjometrem. Proszę Państwa, 74 rok, oczywiście Stany Zjednoczone, nie Polska, ale my dzisiaj w Polsce takich instalacji wcale nie mamy dużo, abym powiedział, że z automatyką sterowania nawadnianiem na podstawie potencjału lub wilgotności gleby mamy bardzo mało. Jeśli chodzi o fertygację, nasza strona internetowa ma bardzo duży dział poświęcony fertygacji, kalkulatory poświęcone harmonogramom nawożenia, przygotowaniu pożywek, wyznaczaniu czasu nawadniania przy określonej dawce nawozów itd., itd. Jeżeli Państwo będą potrzebowali takiego szkolenia, przeprowadzimy tu w porozumieniu oczywiście z panią Małgosią i ODR-em, ale dzisiaj o nawadnianiu. Więc najprostsze urządzenie do wyznaczania potencjału wodnego gleby, nie wilgotności, a potencjału tak zwanego matrycowego, proszę Państwa, tensjometr. Proste urządzenie, proste i relatywnie tanie i nadal go nie widujemy w naszych sadach często. Deklaracja była 18% sadowników, którzy nawadniają. Proszę Państwa, z czego składa się ten tensjometr? Z ceramicznego sączka, tu w tym przypadku przezroczystej rurki, wakuometru, czyli manometru mierzącego podciśnienie i w tym przypadku taka wersja już wzbogacona z dodatkowym zbiorniczkiem na wodę, bo jeżeli jest bardzo sucho i tensjometr już nie ma w sobie wody, bo on oczywiście jest zalewany tutaj wodą, to mamy, już nie musimy chodzić z tą wodą po polu, tylko mamy tutaj wodę, gdzie możemy wstrzyknąć wodę bezpośrednio do tensjometru. Proszę Państwa, tensjometr zalewamy wodą i dzięki tej porowatej glince, jeżeli ma ten sączek kontakt z glebą, to jeżeli w glebie braknie wody, to gleba będzie odsysać tą wodę z tensjometru, dzięki czemu wychyli nam się ta wskazówka. Czyli tensjometr mierzy nic innego jak siłę, z jaką rośliny muszą wyciągać wodę z gleby. Tu jest na pierwszym obrazku 0, czyli jest bardzo mokro. Tu jest około, powiedzmy, 18 centibarów, czyli 0,18 atmosfery. Proszę Państwa, to jest tak zwana polowa pojemność wodna. Komfort dla roślin, a zazwyczaj nawadniamy między 20 a 30 w tym przypadku centibarów. Niektóre tensjometry mają podzieloną tą skalę już na kolory, będzie niebieski, zielony, żółty i czerwony. Co jest wadą tensjometru? Ceramika może ulec uszkodzeniu i tensjometr wystaje na zewnątrz. Tensjometr oprócz tego zapowietrza się przy gdzieś już 0,8-0,9 atmosfery. To, że skala jest tutaj do 100 centibarów, to tak jak Polonez miał do 140 na godzinę, a nie jeździł tyle. Także proszę Państwa, ten tensjometr jest bardzo przydatnym urządzeniem, sprawia pewne problemy, a jeden z takich problemów to, że się go bardzo łatwo uszkodzić, że wystaje i tak dalej, to jest jedno, ale najważniejszym problemem to jest to, że bardzo często sadownicy go źle montują, czyli nie ma kontaktu tej ceramiki z glebą. Prosty zestaw, profesjonalny zestaw do montażu tensjometrów, taki jaki my używamy w Skierniewicach, czyli rurka o średnicy spasowanej do średnicy tej ceramiki i młotek, proszę Państwa, czyli wbijamy się na określoną głębokość, na dno
tego stałego dołka, otworu, jeżeli jest potrzeba, rozrabiamy troszeczkę tej gleby, którą z tej rurki tutaj wybierzemy i robimy taką pastę z tej samej gleby, żeby to nie była inna gleba, i zalewamy ten otwór, oczywiście niewielką ilością tej pasty, żeby sączek tensiometru skleił się z glebą, wtedy zaczyna to mierzyć dobrze. Oczywiście no, nie przekazuję danych na odległość, trzeba iść spisać. Tensjometry były bardzo dobre może wiele lat temu, ale dzisiaj są jednym z najtańszych przyrządów, mogę powiedzieć, do pomiaru potencjału wodnego gleby i do sterowania nawadnianiem. Teraz mamy, ktoś tu dzwoni, ja muszę to... Teraz mamy oczywiście na rynku różne czujniki. Od najprostszych, najstarszych, które tu jeszcze taki historyczny, oparty o bloczek gipsowy, po też już bardzo stare urządzenia, też mierzące właściwie zmianę oporności tego bloczka. Tu już nie ma gipsu, jest specjalny taki granulat, który ma symulować jakby warunki w glebie. Proszę Państwa, co mogę powiedzieć o tym urządzeniu? Często się tak zdarza, że ono jeszcze pokazuje, że po prostu czujnik wodę ma, ale gleba już wody nie ma. Inne urządzenie, już takie bardziej nowoczesne, kiedy mamy sondę tak zwaną pojemnościową, która mierzy w tym przypadku wilgotność gleby, można kalibrować te urządzenia, bo proszę Państwa, żadne z tych urządzeń nie pokaże Państwu prawdziwej wilgotności gleby, dopóki nie zastosujemy odpowiedniej kalibracji. Niektóre jak z tych te urządzenia, niektóre kalibracje glebowe mają albo pozwalają nam skalibrować. I czym się wszystkie te trzy charakteryzują? Że taką sondę albo wiele sond zostawiamy w gruncie i przychodzimy z tym urządzeniem i mierzymy, odczytujemy, zapisujemy i wiemy, czy jest sucho, czy jest bardzo sucho. Oczywiście wtedy wiemy, kiedy żeśmy skalibrowali to urządzenie. Proszę Państwa, i taki całkiem inny rodzaj urządzenia, mierzący na bardzo podobnej zasadzie jak to ostatnie, to jest właściwie sensor razem z wyświetlaczem, czyli no nie wyobrażam sobie, że zostawimy w sadzie, bo to wcale nie jest takie tanie, zostawimy w sadzie taki czujnik, to pozwala nam zmierzyć właściwie no, na plantacji, wkuwamy się tym czpieniem w glebę i mierzymy wilgotność, no, szybciej bym to użył do doniczek, a nie w pole. Proszę Państwa, ale XXI wiek i mamy inne rozwiązania, mamy tutaj system, który ma możliwość podłączenia, taki mamy 5 czujników, w tym przypadku montujemy 3. Każdy czujnik ma przewód, mierzy już nie tylko wilgotność, ale temperaturę i zasolenie gleby do takiej skrzyneczki i do stacji meteorologicznej, z którą współpracuje, czyli musimy, to wszystko jest łączone na przewodach i te przewody są kilkumetrowe, czyli od tej stacji matki możemy odejść tylko maksimum kilka metrów, ale proszę Państwa, chciałem pokazać efekt, który to jest, już będzie prawie 10 lat ten obrazek, tak dawno temu był zrobiony, tak sadownik nawadniał, jeżeli Państwo byście się przyjrzeli, 20, 40 i 60 centymetr, tu jest oczywiście kontrola, te czerwone, nie ma tu skoku, to nie był deszcz, to jest bezpośrednio pod kroplownikiem na 10 centymetrach, proszę zwrócić uwagę, na 60 centymetrach też wilgotność po nawadnianiu wzrosła. Gdybyśmy policzyli sobie tutaj, każda kreska to 1 godzina, okazało się, że sadownik nawadniał 10 godzin, kroplownik dwulitrowy, czyli 20 godzin, 20 litrów w punkt, trochę dużo. Więc po rozmowie, to wszystko było oczywiście zdalnie, po rozmowie okazało się, że następne nawadnianie skróciło połowę, czyli pojedyncza dawka wody wynosiła już 10 litrów, tak zresztą podobnie jak tam na tych naszych obliczeniach. I proszę zwrócić uwagę, że i na 20, i na 40 centymetrze wilgotność wzrosła, a na 60 już nie. I tak sadownik nawadniał przez wiele lat, dopóki jednorazowo nie
sprawdziliśmy, jak ta jego pojedyncza dawka wody wpływa na wilgotność profilu glebowy. Proszę Państwa, nawadnianiem zajmujemy się w instytucie, ja bym powiedział, od zawsze, bo ja pracuję już przeszło 30 lat, ale przede mną byli inni. Profesor Słowik, już nieżyjący, zajmował się nawadnianiem i to był moim pierwszym szefem, ale równolegle, my teraz jesteśmy Instytutem Ogrodnictwa, ale dawniej byliśmy Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa i Instytutem Warzywnictwa. W naszym Instytucie Warzywnictwa wieloletnim dyrektorem, a obecnie zastępcą dyrektora do spraw naukowych Instytutu Ogrodnictwa jest profesor Kaniszewski, który zajmował się też nawadnianiem, więc to nawadnianie dla nas jest ważne i udało nam się, o tym będzie mowa, kolega dr Bartek Nowak z firmy Inventia będzie mówił o systemie Agreus, udało nam się właśnie z partnerem takim jak Inventia, czyli z ludźmi, którzy znają się na technice, opracować system telemetryczny, który nie tylko, że mierzy, ale i steruje. To jest przykład, mapka Skierniewic i tutaj jest instytut i tutaj na gmachu instytutu mamy taką stację bazową tego systemu, o którym jeszcze będziemy mówili i ona swoim zasięgiem pokrywa, tu jest sad pomologiczny, gdzie prowadzimy doświadczenia, też mamy szklarnię, tu jest pomologiczna, mamy szklarnię, tutaj też mierzymy, mamy pole SGGW, tutaj też mamy dzięki współpracy z SGGW doświadczenia i proszę Państwa, wszędzie cały ten obszar objęty jest tym systemem Agreus, czyli bezprzewodowym systemem komunikacyjnym, o którym będzie więcej, ale ja chcę powiedzieć, co my robimy i jakie są wyniki, co my z tego mamy, oprócz tego, że satysfakcję, że Instytut tutaj ma swoją rolę. Proszę Państwa, powstały w ramach tego projektu czujniki pomiaru, ale nie tylko wilgotności, ale także temperatury i zasolenia gleby, czyli czujniki, które mogą sterować nie tylko nawadnianiem, ale także i fertygacją. Co niezwykłego w tym urządzeniu? Po pierwsze bezprzewodowe i to podkreślę jeszcze raz, bezprzewodowe, nie ma już tego limitu, że musimy, mamy ileś metrów przewodu, my tu jesteśmy bezprzewodowi, jest to urządzenie zasilane solarnie, co ciekawego, ma podziałkę, czyli kiedy my chcemy umieścić czujnik, w tym przypadku Państwo widzicie na 30 cm mierzę wilgotność, no to wystarczy go zagłębić ten czujnik na tutaj do tej wyskalowanej liczby 30. Oczywiście tak jak w przypadku tensjometra, to jest może mniej wrażliwe niż tensjometr, ale proszę Państwa, gleba musi mieć styczność z czujnikiem. Ten czujnik mierzy w promieniu tak 8-9 cm, więc jeżeli będzie przerwa pomiędzy sensorem a glebą, to on tensjometr pokazałby zero. On będzie pokazywał wilgotność, tylko będzie nas oszukiwał, bo będzie pokazywał, że jest bardziej sucho niż w rzeczywistości. Więc tutaj też jest ważne spasowanie, trzeba wykonać otwór. Co jest jeszcze takiego dobrego dla użytkownika? No wyłącznik na zimę wyłączymy, na przykład zdejmiemy go, bo po co on ma mierzyć, jeżeli będzie na przykład wyjęty. I proszę Państwa, ma GPS, kiedy możemy go pozycjonować, znaczy znajdujemy go na obiekcie, nie musimy pamiętać w którym rzędzie. Ale to, co jest najważniejsze, proszę Państwa, to tak jak z samochodem. Można dostać Mercedesa w prezencie, a nie mieć prawa jazdy i nie umieć jeździć. Najważniejsza rzecz w tym wszystkim, trzeba wiedzieć, co urządzenie może i jak z tego powinniśmy skorzystać. To nie jest urządzenie, które zrobi samo za nas coś. My pracujemy nad tym, bardzo się dużo mówi o sztucznej inteligencji. Proszę Państwa, ale żeby sztuczną inteligencję wprowadzić, najpierw trzeba mieć dane pomiarowe, więc my też mamy takie marzenia, że jak będziemy mieli więcej danych pomiarowych, to zajmiemy się sztuczną inteligencją w nawadnianiu, w ograniczaniu liczby potrzebnych czujników, w nawadnianiu na podstawie kryteriów klimatycznych przy wsparciu czujnikami, ale najpierw musimy mierzyć. I teraz pokażę Państwu wynik takiego mierzenia. Proszę Państwa, tu jest sonda, bo a przepraszam, nie powiedziałem, że mamy że mamy różne wersje. My używamy wersji z jednym czujnikiem, ale też są trzy czujniki. Po co 10 cm
są trzy czujniki mierzące te trzy parametry, wilgotność, temperaturę i zasolenie. I proszę teraz, przejdziemy tutaj. Tu mamy pomiar w sadzie pomologicznym. Państwo tutaj widzą trzy linie na poziomie pierwszym tutaj, czyli 10 cm, tu 20 cm i 30. Wilgotność, im głębiej, tym jest wyższa wilgotność. Proszę Państwa, opad deszczu. Proszę zwrócić uwagę, że wilgotność na poziomie 10 cm gwałtownie się podniosła i powoli opadła. Ta woda spłynęła niżej. Mamy przesunięcie, późniejsza reakcja na 20 cm. Znowu gwałtowny skok w górę i powoli opada, ta woda już znacznie mniej przesiąknęła w dół i na 30 cm, no, ledwo zauważalny w tej skali wzrost wilgotności. Czyli my wiemy, że ten opad, który miał, był około 6 mm, w tym sadzie do 30 cm nie dotarł. Proszę sobie zwrócić uwagę, że tego rodzaju informacja, gdyby użytkownik chciał troszeczkę nad tym posiedzieć albo współpracować z doradcą czy doradcą do spraw wody, proszę Państwa, bardzo dużo można wyczytać i my, taka sonda może nas wielu rzeczy nauczyć i my nie potrzebujemy 30 sond w sadzie, ale może potrzebujemy dwóch, trzech, żeby opanować całe gospodarstwo, ale niestety albo stety trzeba z tego korzystać i się uczyć. Proszę, tutaj mamy akurat nawadnianie w tym przypadku. To jest ta linia taka no, różowa, zasolenie, a tutaj taki ciemniejszy fiolet, wilgotność. Proszę zwrócić uwagę, gwałtowny skok w górę i gwałtowny opad. To jest, ja akurat wiem, to jest w Borówkach, odmiana last dec, na polu dec i last call, nawadnianie bez nawożenia, gwałtowny skok, potem odpływ wody głębiej i proszę Państwa, gwałtowne obniżenie zasolenia, czyli nawadnialiśmy tutaj Borówkę, nie jest to ciężka gleba, tylko taka gleba wzbogacona trocinami, czyli dlatego ta woda tak szybko odpłynęła, ale proszę Państwa, informacja dla użytkownika, nie było fertygacji. W tym przypadku nie miała być fertygacja, to jest początek sezonu, to jest tutaj, widzicie Państwo, 2 maj, czyli tu jest 30 kwiecień, to było 1 maja, płukanie instalacji, przepłukiwanie czystą wodą, wszystkie nitki otwarte i płuczemy instalację. Tutaj niewielki deszcz, czyli mamy skok wilgotności, obniżenie zasolenia i proszę Państwa, fertygacja i natychmiast widać. Właściciel gospodarstwa siądzie sobie wieczorem, powiedzmy, przy herbacie, przejrzy te dane i wie, czy fertygacja była, czy nie była, czy zawór był otwarty, czy nie był otwarty. Proszę Państwa, to jest no, olbrzymia ilość informacji, ale jeszcze raz podkreślam, trzeba chcieć je czytać. I przykład z naszego sadu, niestety tutaj też to się jednocześnie pokazało, tak wygląda wizualizacja, bo ja oczywiście nie będę omawiał tego systemu szczegółowo. Tu mamy poziom temperatury na 10, 20, 30 cm, wilgotność i zasolenie. Proszę Państwa, gdybyśmy spojrzeli tutaj, tak to chciałem pokazać po kolei, żeby nie naraz, to mamy tutaj intensywny deszcz i wilgotność na wszystkich trzech poziomach prawie w tym samym czasie poszła w górę, ale zasolenie, co jest ciekawe, na 20 i 30 cm wzrosło, a na 10 obniżyło się. Proszę Państwa, wyraźnie widać, jak deszcz wmył nawóz głębiej, co widać też tutaj. Także to jest niesamowita ilość informacji uzyskiwana bezprzewodowo. Ja tam nie muszę chodzić, ale muszę chcieć i muszę poświęcić czas, żeby analizować, co się dzieje. Proszę Państwa, ale mówiliśmy też, że tak mało sadów ma automatykę. Tu przykład też efektów naszej pracy w projekcie ESAT. Tak wygląda i taki mały jest sterownik nawodnieniowy, który otwiera 4 zawory. I to obojętnie, czy zasilane, oczywiście to są 2 różne modele,
jedne zasilane, jeśli chodzi o cewki, zasilane prądem 24 V prądu zmiennego lub 9 V prądu stałego. Tu przykład, tak wygląda ten sterownik. Podłączyłem tutaj taki zestaw baterii i zrobiłem kolektor tylko z dwoma zaworami. Oczywiście można w studzience umieścić cztery i taki jeden sterownik steruje zdalnie, bezprzewodowo, otwiera nam i zamyka zawory. Przetestowaliśmy u nas w sadzie pomologicznym, to jest wyglądający identycznie, ale to jest już zasilany prądem 24 V i otwieramy tutaj cztery zawory w sadzie pomologicznym. Proszę Państwa, jak to wygląda? No niestety bez animacji to jest połowa sukcesu, ale mamy tak, na gmachu stację bazową, mamy tutaj w sadzie sterownik zasilany prądem 24 V podłączony do czterech zaworów, mamy czujniki w sadzie i proszę Państwa, na platformie internetowej tego portalu Agreus ustalam harmonogram nawodnieniowy, sprawdzamy, jakby chcemy nawadniać co kilka godzin, dlatego często, bo nam to nie przeszkadza, jeżeli gleba jest zbyt mokra, a o tym świadczy pomiar z tej sondy, to zawór się nie otworzy. Jeżeli gleba osiągnęła wilgotność progową, którą ustawiłem, zawór się otworzył, nastąpiło nawadnianie. Czyli proszę Państwa, sterujemy nawadnianiem, pracujemy oczywiście także nad sterowaniem już i fertygacją, ale to jest inny, dalszy etap pracy. Proszę Państwa, co jeszcze może ten system? Na przykład taka mikrostacja meteo, która nam monitoruje warunki pogodowe i możemy uruchomić alarm albo instalację do mini zraszania, w tym przypadku u nas do mini zraszania, jeśli chodzi o przymrozki, ale mamy także tutaj tak zwany wirtualny czujnik zwilżenia liści i możemy określać długość czasu zwilżenia liści i prosty model infekcji wystąpienia parcha. Ja przedłużyłem o 2 minuty i 17 sekund, tutaj mam taki podgląd, ale wiem, że pan dyrektor Zarudzki troszeczkę wcześniej skończył, więc jeżeli państwo będą mieli jakieś pytania, to ja nie wiem, czy na czacie, czy, bo ten system nie wiem na co pozwala. W instytucie używamy innego, w tej chwili wszyscy, jak powiedział pan dyrektor, jesteśmy zmuszeni do korzystania. Bardzo powiem państwu, że człowiek się bardziej stresuje, jak mówi do tego tutaj ekranu, niż jakbyśmy się spotkali, bo jest całkiem inny odbiór i można zadać pytanie i można do czegoś nawiązać, a tak właściwie ja wierzę, że państwo tam są oczywiście i że jakieś pytania będą. Dziękuję za uwagę. My jako Instytut chcielibyśmy też zaistnieć na Dniach Pola. Tak się umawialiśmy też z panem dyrektorem i plan mielibyśmy taki, że system Agreus pokazalibyśmy na Dniach Pola, na dniach w Minikowie zakupiono bardzo fajną deszczownię, więc też z pracownikami z uczelni planujemy zrobić jakiś pokaz. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej za głos. Jeżeli będą jakieś pytania, to może na czacie, ja bym sobie przeczytał, wtedy mógłbym, jak byłby czas, próbować odpowiedzieć. Dziękuję państwu za uwagę.